Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w kolejnym odcinku magazynu z Zakółka. Koniec wakacji minął, czas na krótkie podsumowanie. Czy te wakacje przebiegły bezpiecznie na naszych drogach? Zapraszam na rozmowę z naczelnikiem Wydziału Ruchu Drogowego Suwalskiej Komendy. Dzień dobry Panie Naczelniku. Dzień dobry, witam Pana, witam Państwa serdecznie. Panie Naczelniku, w połowie wakacji spotykaliśmy się, rozmawialiśmy o bezpieczeństwie na drogach naszego miasta, naszego powiatu, osób wypoczywających w naszym mieście, mieszkańców. Mamy koniec wakacji. Czy ta tendencja dobra, o której mówiliśmy, czyli było bezpiecznie, utrzymała się do końca wakacji? Tak, od 23 czerwca do końca wakacji, czyli do końca sierpnia, przeprowadziliśmy działania Bezpieczne Wakacje. Są to działania ukierunkowane do kontroli pojazdów, jak największej ilości kontroli pojazdów osobowych, jak i ciężarowych oraz pojazdów, które przebywają w miejscach wypoczynkowych, poruszają się w tych miejscach. Stosowaliśmy na tych drogach działania w trybie kaskadowym, czyli pomiary prędkości, gdzie występowały dwa radiowozy, ewentualnie trzy radiowozy na tym jednym odcinku drogi. Sprawdzaliśmy też stan trzeźwości w pobliżu klubów nocnych, dyskotek pod kątem ujawnienia właśnie kierujących, którzy poruszają się pojazdami. Również kontrolowaliśmy autokary przewożące pasażerów do miejsc wypoczynkowych. Kontrolowaliśmy stan techniczny, stan trzeźwości, czas pracy, jak również wyposażenie tych autokarów. Prowadziliśmy również działania prewencyjno-edukacyjne, gdzie wspominaliśmy w różnych środkach masowego przekazu o bezpieczeństwie, o stosowaniu pasu bezpieczeństwa w pojazdach, jak również o bezpiecznej jeździe. Biorąc pod uwagę bieżący rok, jak i poprzedni rok, w tym roku zanotowano wzrost w sumie, wzrost środków prawnych, czyli pouczeń, mandatów, jak i wniosków o ukaranie. Powiem to, jak to może przedstawia się. Ja może zapytam, wzrost, rozumiem, ukaranych kierowców. Czy to oznacza, że jednak jeździmy trochę mniej ostrożnie, czy jakieś inne powody tego są? Z uwagi na okres wakacyjny mieliśmy wsparcie również z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, jeżeli chodzi o ilość funkcjonariuszy w Wydziale Ruchu Drogowego. Dlatego nastąpił ten też również wzrost w zakresie restrykcji mandatowych, jak i pouczeń oraz wniosków o ukaranie. W tym roku, biorąc pod uwagę poprzedni rok, zatrzymano o 20 uprawnień więcej za popełnienie wykroczeń związanych z powodami zagrożenia w ruchu drogowym. Są to w szczególności wykroczenia związane z kolizjami, jak i również wykroczenia związane z nieustąpieniem pierwszeństwa dla osób pieszych, którzy przechodzą na przejściu dla pieszych w prawidłowych miejscach. Rozumiem, że za nieprzepuszczenie pieszego, tak dobrze zrozumiałem, można po prostu, Szanowni Państwo, stracić prawo jazdy. Dokładnie. Można stracić również za nieprzepuszczenie pieszego na przejściu dla pieszych, który cofnie się, chcąc w prawidłowym miejscu przejść na tym przejściu przez jezdnię. A jak sprawa się ma z kierującymi pod wpływem alkoholu? Nastąpił w tej chwili spadek, jeżeli chodzi o kierujących, którzy jeżdżą pod wpływem alkoholu. W ubiegłym roku było to w tym okresie 54. W tym roku jest to 34, są to 34 osoby, które jechały pod wpływem alkoholu, czyli o 20 kierujących jest mniej pod wpływem alkoholu. No to muszę powiedzieć, że znacząca poprawa, prawda? Jeżeli nawet procentowo sobie weźmiemy, zapewne zmiana przepisów też przyczyniła się do tego.
No na pewno jest w tej chwili większa restrykcja, jeżeli chodzi o kierowanie pod wpływem alkoholu i myślę, że to też przyczyniło się do tej zmiany ilości tych kierujących, którzy poruszają się pod wpływem alkoholu. Znaczący jest spadek w tej chwili. Czyli podsumowując, wakacje na ulicach naszego miasta, naszego regionu przebiegły w porównaniu z zeszłym rokiem? W porównaniu z zeszłym rokiem przebiegły bezpiecznie. No, odnotowaliśmy jedno takie poważniejsze zdarzenie. W miesiącu lipcu doszło do zdarzenia w okolicy Raczek w godzinach nocnych. Kierujący samochodem Audi nie zastosował się do znaku A7, ustąpienia pierwszeństwa przejazdu. Wjechał rozpędzony na drogę główną z podporządkowanej wprost pod nadjeżdżający prawidłowo pojazd BMW. W wyniku tego zdarzenia doszło do śmierci jednego z pasażerów tego pojazdu Audi, zaś cztery osoby, w tym kierowca pojazdu Audi, zostali przywiezieni z poważnymi obrażeniami do szpitala wojewódzkiego w Suwałkach. Kierowca BMW, który jechał prawidłowo, również z obrażeniami kończyn dolnych i jednej kończyny górnej, został dowieziony do szpitala w Suwałkach. Została pobrana krew od wszystkich uczestników. Postępowanie prowadzone jest w Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach dotyczące tego zdarzenia. Rozumiem, że to jedno z poważniejszych zdarzeń przez te dwa miesiące. Panie Naczelniku, koniec wakacji, wakacje się skończyły. I coroczna akcja Bezpieczna Droga do Szkoły. Na czym polega? Jak Państwo obsługują tą akcję? Bezpieczna droga do szkoły polega na tym, prowadzimy takie działania związane z bezpieczeństwem tych młodych ludzi, jak to się mówi, młodzieży, dzieci. Kontrolujemy pojazdy przewożące dzieci do szkół, czyli pojazdy osobowe, jak również autobusy, gimbusy. Sprawdzamy stan techniczny tych pojazdów, sprawdzamy trzeźwość kierujących, czas pracy, sprawdzamy również wyposażenie tych pojazdów. Ogólnie w tym roku podczas tej akcji nie stwierdziliśmy większych jakichś tam niedociągnięć związanych z tymi pojazdami, ze stanem technicznym. Na bieżąco to śledzimy i czasami w ramach służby patrolowej jeździmy, sprawdzamy, kontrolujemy te pojazdy. Oprócz kontroli oczywiście też prace prewencyjne, prawda? Czyli w pobliżu szkół widoczne są patrole. Tak, widoczne są patrole. Sprawdzamy również oznakowanie przejścia dla pieszych w pobliżu szkół, jak również sprawdzamy kierujących, no, stan trzeźwości i tak dalej. Czy ci pasażerowie młodzi są przewożeni prawidłowo i bezpiecznie. Szanowni Państwo, wakacje za nami, nowy rok szkolny się zaczął. Bezpieczne wakacje minęły. Bezpieczna droga do szkoły. Zaraz oficjalnie zakończy się akcja, co nie oznacza, żeby nie być ostrożnym przez cały rok, prawda? Dokładnie, dokładnie. No, prosimy o rozwagę oraz kontrolę właśnie swoich pojazdów, jak również przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Myślę, że wtedy nie będzie problemu. Ja dziękuję serdecznie za rozmowę. Również dziękuję Państwu, Panu. Pozdrawiam. Tak jak Państwo słyszeli, nie jest źle, mogłoby być lepiej. Miejmy nadzieję, że przyszłe wakacje będą bezpieczniejsze. A tak, dla rozluźnienia, kilka filmów znalezionych w sieci. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam na kolejny odcinek już za tydzień. Do zobaczenia.